Witam, witam. Ogólnie zadaliście mi takie pytanie tego typu. Czy zawsze jesteście ustawieni za znajomymi w sprawie zlotu? W tym sensie, że ktoś robi znienacka zdjęcia, które później ujawniają, kto jest trollem, a kto jest gimbusem. No tak, zawsze tak było. Zawsze, no, mamy dobre układy. Co ja powiedziałem? W Łodzi mamy dużo też ludzi, znajomych z rodzin. Wystarczy porozmawiać, nie ma sprawy. No i no, krótka piłka. A dwa, zawsze daje ta osoba mi przez telefon powiadomienie, że jest przygotowana. Tak jak było na tej rozmowie. Dostałem SMS-a, że jest ta osoba przygotowana, żeby zrobić zdjęcia. A dalej to samo szło. Zawsze jesteśmy tak ustawieni, żebyśmy mieli dowody. No właśnie, to jest to, że wy o nas nie wiecie nic, a gadacie nieraz takie pierdoły, które w ogóle okan dupy można wytrzeć, przeproszeniem. A dwa, jak to powiedzieć, no dla mnie to jest śmieszne to, że wysyłacie nas o tych jakichś najgorszych, a tu się okazuje, że ten jedna rozmowa, która miała być ośmieszona w sprawie o nas, poszła w drugą stronę. To właśnie to jest to, no nie dajecie sobie rady z nami. W tym sensie, że nie umiecie nas ośmieszyć. To, że tam przerobicie filmik, czy zdjęcia, czy coś, ale jawnie. Tego nie umiecie, no bo nie potraficie. Tak, jeden tutaj skomentował na tym filmiku, na tej rozmowie, że tak jak powiedział, trolle są tylko mocne w necie. Rzeczywiście to są banda pedałów. I z tym się mogę zgodzić. Dlatego dla mnie to jest śmieszne to, że oni się tak pocują. No i co z tego? I się obróciło w drugą stronę. A żeby Marcin Wawrzyniak się do mnie odezwał i dawać mi gratulacje, inni ludzie też, to zobaczcie, jaki my dostaliśmy szacunek, jak rozkryliśmy, kim te osoby są, jak się nazywają, jak wyglądają. No właśnie. No widzicie, no to jest to. Po prostu trolle nie potrafią jakoś, nie wiem, ogarnąć to wszystko. Robią to na szybko, a nie przemyślone. Ta akcja z tą rozmową to w ogóle nie była przemyślana chyba akcja dla mnie. Z punktu mojego punktu widzenia. To nie było zaplanowane. Co oni chcieli to zrobić? Chcieli nas ośmieszyć, a się okazało w drugą stronę. Zadałem tej dziewczynie pytanie, takie banalne, proste, tu głupi dzieciak, czy mądrzejszy dzieciak mały, odpowie na to pytanie. A ona, czym ja odpowiedzieć? Nic. No właśnie, to jest to, że nie złamiecie mnie przy pytaniu, bo ja odpowiem, wiem, co mam odpowiedzieć. Nie ma tak, że o, powiem z góry. Nie. Ja sobie przemyślam pytanie, analizuję chwilowo i wiem, co mam, jak odpowiedzieć, żeby nie wyjść na durnia. Trik na to polega, trik, że trzeba przy rozmowie, czy przy wywiadzie, trzeba myśleć. A ta trójka w ogóle nie rozplanowana planu, ani nic. Sami się wydali, ośmieszyli się, jest plus dla nas. A to, że ktoś tam gada, że a, bo skasowali stronę, mi coś nie zależy na stronie, żeby lansować się.
I po drugie, takie gadanie, że ja kupię lajki. Też mi się to śmieszce. Kto zalekuje, to zalekuje. Kto nie, to nie lajkuje. Krótko na temat. A nie, że ja kupuję lajki. Szkoda mi na to jest pieniędzy. Krótko na temat. Będzie.